Zapraszamy już, proszę Państwa, tutaj bliżej namiotu, bliżej startu. Za momencik odbędzie się odprawa i wyruszymy na trasę. Trasę prologu. Prologu do zawodów nadparty. Oddaję tutaj głównemu organizatorowi już mikrofon. Raz. No, teraz lepiej. Na początku chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie powitać na czwartej edycji nadparty. Staraliśmy się razem z Sylwią i przyjaciółmi. Też Was witam. Staraliśmy się razem z Sylwią i przyjaciółmi, żeby to nadparty było naprawdę dopięte w każdym calu. W obecnej chwili jesteśmy na prologu. Główną odprawę, przede wszystkim przed wyjazdem jutrzejszym, rozpoczniemy o 8. Jutro pamiętajcie, że o 8 rano jest odprawa i startujecie w teren. I teraz tak, przejdziemy się wszyscy trasą prologu, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Sędziowie będą rozmieszczeni po trasie. Każde zerwanie taśmy to jest plus 15 minut. To pamiętajcie, że za każdą zerwaną taśmę jest plus 15 minut. Czas z prologu decyduje o kolejności startu. Wieczorem będzie wywieszona lista, w jakiej kolejności startujecie. Jeżeli ktoś na swoją godzinę się nie stawi na start, jedzie jako ostatni w swojej klasie. Czasy i tak, to będzie jutro na odprawie. Ja go nie piję, dobry naprawdę. Słuchajcie, czas z prologu ma duże znaczenie, dlatego że jeżeli trafi się ekipom taki sam czas po przejechaniu rajdu, będzie pod uwagę brany czas z prologu. Chcemy zrobić, aby ten prolog każda ekipa jechała dwa razy i żeby był brany najlepszy czas pod uwagę. Także... Już jest na trasie. Na do swojego startu przygotowuje się już do